postanowiłem ostatnio zrobić film, ponieważ ostatnio robiłem materiał o tym, jakie mam kolekcje mank zakończone i stwierdziłem, że poopowiadam wam o kolekcjach, które bym chciał dozbierać, bądź całkowicie zakończyć zbieranie. Poza tym, że powiem wam o dwóch seriach, których tu nie ma, bo mam je w innym miejscu. Są to My Hero oraz Tokyo Ghoul. W Tokyo Ghoul mam pierwsze 4 tomy, ale wydaje mi się, że podstawową serię Bezerę dokończę, bo no po prostu lubię Tokyo Ghoula i też mi się manga coraz lepiej podoba, rzeczywiście lepsze niż anime. Nie mam ich tutaj, bo po prostu zostawiłem je gdzieś indziej. Oraz My Hero. Z My Hero jest taka sytuacja, że mam pierwsze 8 tomów, 21 tom i od 30 do 34. I chciałbym po prostu dokończyć podstawową serię. Znaczy, że w tym roku było potwierdzenie, że zostanie ona ukończona manga. Więc powiedzmy, co coraz bardziej daje mi do takiego animuszu, żeby rzeczywiście tą serię podstawową dokończyć, bo te wszystkie nowelki nie do końca mnie interesują. Może bym kupił pierwszy tom, żeby zobaczyć, ale na tym się to skończyło. A dzisiaj pokażę wam to, co mam tutaj. Wszystkie kolekcje mangowe, które chcę zebrać. I ale może podejdźmy od tej półki, bo tutaj co? Jednotomówki to nie Wojna do Zaku. Atak Tytanów. Atak Tytanów to jest ciekawa historia. Bo z jednej strony chciałbym ją zebrać. Tylko brak miejsca troszeczkę je motywuje. Zwłaszcza brak powiedzmy na wszystkie 34 tomy. Mam dwa pierwsze. No ale może kiedyś się uda. Myślę o tej serii cały czas, jest w mojej głowie, ale na razie się nie mogę nawet zapiąć, żeby kupić po prostu trzeci tomik. Jakoś po prostu. Ajin? Chyba nie będę zbierał, bo obejrzałem anime. Raczej nic się tam nie dzieje innego poza anime, jeżeli chodzi o mangę. Manga też mi się bardziej podoba osobiście niż anime, ale nie jestem też przekonany do tej serii jakoś wyjątkowo mocno. Kadziu. Kadziu bym zebrał, tylko znowu brak trochę miejsca. Ale lubię Kadziu. Jak trochę podgonię różne rzeczy, które zacząłem, jeżeli chodzi o anime, no to prawdopodobnie też będzie zbierane. Krew na szlaku. Zbierałbym też, bo ale problem jest z ilością tomów. Więc no trochę Lipton jest z tymi seriami, tutaj 34 tomy. Tu jest chyba 17 tomów, to odpada. To odpada, bo mnie nie interesuje. Kadziu by mnie interesowało, tylko nie wiem ile finalnie będzie tych tomów. No ale zebierałbym dalej. Krew na szlaku, no właśnie ilość tomów. Kupiłbym tom drugi, żeby zobaczyć, co się dzieje, bo tom pierwszy, powiem szczerze, był strasznie taki... Mało się działo. Jedna rzecz się tylko taka zadziała, mocniejsza i tyle. Często mamy wiem, że omawiałem w tym filmie jak o kompletnych seriach mang, natomiast no mam tylko, jeżeli chodzi o partię z drugiego, tylko tam 12. I chciałbym rzeczywiście już wziąć tą serię dokupić, żeby dobyć na bieżąco z tą serią. Sherlock raczej nic nie wychodzi nowego. Jujutsu Kaisen, to jest dla mnie ciekawostka, bo miałem tego nie zbierać w ogóle. Ale jakoś tak stwierdziłem, że dobra, drugi sezon mnie przekonał i rzeczywiście kupiłem i tom drugi, i tom trzeci. I teraz jest na tym tomem czwartym, żeby po prostu wieść tych głównych bohaterów z okładek. No ale nie wiem, bo wydaje mi się, że jakbym kupił tom czwarty, to wydaje mi się naturalnie byłoby, że kupiłbym później już tom piąty. Nie wiem, to jest taki martwy punkt na razie dla mnie, że na razie chyba znam sobie spokój. Dr. Stone. Brak miejsca na 26 tomów, nie mówi mi o tym, że chciałbym to zbierać, ale wydaje mi się, że trzeci, czwarty tomik sobie dokupię tak po prostu, ale to będzie tyle. Death Note jest cały. Jeżeli chodzi o te serie, no to nie są jakieś serie moje ulubione. Naruto, no ja mam straszne braki w Naruto, jeżeli chodzi o anime, muszę to w końcu dokończyć kiedyś porządnie. Dragon Ball Super. Miałem plan, żeby zebrać właśnie superkę w tej serii, bo no jest ona mała i fajnie by to wyglądało, ale na razie mam inne rzeczy do zbierania. Ono Exorcist mnie nie zachwycił, Sakamoto Days jest ok, ale nie. Zewnoc myślałem, ale wydaje mi się, że po prostu skupię się na Nimcach. Przechodzimy niżej. I teraz tak. Tu jest kilka rzeczy ważnych dla mnie. I tak, to
To na pewno wybiorę w tym roku, bo zostały tylko 2 tony do kupienia. I mam nadzieję, że w te wakacje uda się w końcu to zakończyć i będzie jedna seria z głowy mniej. Dodaję takie pojedyncze serie i tak, Wongo Street Dogs raczej nie będę zbierał. Seven Deadly Sins myślałem, ale na razie chyba też odpuszczę. Shodin X, nie mogę się zdawać do kupienia tomu drugiego. Erased. Pomyślę później może o zbieraniu, ale na razie też planuję zrobić rewatch anime. Shaman Kinga chciałem zebrać, ale teraz zobaczcie, mnie to mu wyszło i troszeczkę to przeraża i na razie odpuszczę też. Blue Lock. Z Blue Lockiem jest taka historia, że chcę to zebrać. Chcę kupić teraz 2 tomy i powiedzmy zbierać już na bieżąco. Czy się uda? Mam nadzieję, że tak. TR tu brakuje mi ten tom 18 jeszcze, bo jeszcze go nie kupiłem. W sumie nie wiem, na co czekam, chyba na oklaski. Ale po prostu, żeby go kupić przy jakiejś okazji, jak będę na mieście, ale... No na razie go nie ma, ale Tokyo Revengers też chcę zebrać całą podstawową serię. Jeżeli chodzi o te inne serie, kupiłbym kurczę te tomy, tylko jakoś nie wiem, jakoś nie myślę o tym mocniej. Ale Tokyo Revengers podstawa, moja chyba ulubiona manga, taki mój main, taka moja comfort manga, to samo Blue Lock. Więc kupiłbym, żeby mieć. I teraz serię tutaj. I teraz tak. Dorohedoro. Fajna manga, ale ilość tomów teraz, że podziękuję i wezmę się po prostu za anime chyba za niedługo, bo jeszcze nie widziałem. Znam w klasie klatki, to już mam skończone, jednotomówki. Black Clover. Muszę się w końcu wziąć za anime też, bo nie mam. Nie mam obejrzanego nawet pierwszego odcinka, a mangę... Chyba bym zbierał, no nie, w sumie nie jest tak źle, ale też to wymaga troszeczkę czasu. Hikaru chcę zbierać, bo to jest coś, co mnie po prostu, czymś ja się po prostu zakochałem i po prostu kocham tę serię. Zombie. Danganronpa Complete. Zombie mam problem. Bo to miałoby coś takiego, że będę sobie dokupywał tomiki tak po prostu przy okazji i będę sobie to zbierał tak powoli, bo od kupienia pierwszego tomu minęło trochę czasu i rzeczywiście też pokochałem tą serię. Ale muszę zobaczyć też anime, mam trochę rzeczy za nim do nadrobienia. Chcę zobaczyć anime przede wszystkim, dodatkowo też nie wiem jak będzie tomów, czy 15, dodatkowo cena za tomik. A to jeszcze nie jest najgorzej. Troszeczkę... Może nie tyle, co mnie przestrasza, co jednak też nie myślę o tym. Huntera nie zbieram. Kupiłem pierwszy tom, żeby zobaczyć, o co chodzi. Prawdopodobnie obejrzę za niedługo anime. I Dan to jest coś, co też chcę zebrać, tylko jest problem, bo nie wiem, ile to będzie miało oficjalnie tomów. Nie wiem, ile wyszło w Polsce, chyba już 6. Mam tylko 3. Ale to jest tak genialne. To jest tak genialne i też czekam, kurwa, na anime, jak wyjdzie na październiku na Netflixie. To będzie po prostu... To będzie za piękne, żeby tego nie oglądać. I to chyba byłoby tyle. Chyba omówiłem wszystko, co mam. No, w większości. Nie, wszystko omówiłem. Dobra. I co, to byłoby chyba tyle. Do zobaczenia w następnych filmikach. Do zobaczenia wkrótce. Elo.